Cześć, moje imię i witam już w 15 dniu The Infected. Wracamy już do normalnego życia. Wiosna się rozpoczęła. Drodzy moi mili, oczywiście będziemy budować, oczywiście zabierzemy się za rolnictwo, tak jak Ravenka pisała, no bo potrzeba. Potrzeba nam rolnictwa, potrzeba nam rozwinięcia kuźni. No i co? Działamy. Co tu dużo gadać? Brakuje mi witamin. I jakby... Jakby nie mam ich. A w ogóle to jeszcze... Też tabunie na razie wrzucę tu. Tak, z jedzenia. Możemy zjeść, ale... To troszkę nam pomoże. Natomiast brak witamin, więc... Chyba idziemy po... Poszwenda się po okolicy. O, drzewka urosły, ale nice. Przypominam, że jest to seria dla wspierających. Wszystkim wspierającym serdecznie dziękuję. Więc wy to pozostali oglądacie z opóźnienia, nie? Więc jakby bardzo się cieszę na wasze komentarze. Zostawiajcie, lajkujcie. Ale ja jestem, no, dobre kilka odcinków do przodu. Kilka w sensie z 8, gdzieś 7 do przodu. W związku z tym no nie jestem w stanie reagować na bieżąco na wasze komentarze. Yeah, są. Są ogórki! Są ogórki, jemy je. Może na razie tyle. To nie jest dużo, może jeszcze coś tu jest. Jeszcze jakaś dynia, nie wiem. Cokolwiek. Będziemy tak dziennie wychodzić, no dopóki nie będziemy mieli hodowli, o proszę. Nie widać tu nic. Pytanie, czy ją zeżreć? No dobra, na razie ją żremy. Pomieliśmy sobie pięknie, kura. Kura. Aha! Tak się poluje na kury. Gdyby ktoś miał pytania. A ponieważ pytań nie było, to wracamy do ciupania. Zużyliśmy wszystko. Zużyliśmy wszystko. Się dało zużyć. Teraz mamy tak. Blisko drzewa, więc wózek niepotrzebny. Jedziemy z tematem. Cyk i do góry. Cyk i do góry, a u góry robimy tak. Cyk i cyk, cyk. Ale cieszy mnie to, że życia 70 już. To znaczy, że my mogli gdzieś sobie pójść niedługo. Pisaliście mi w komentarzu, że gra jest tak skonstruowana, że jeżeli do piły, która tnie deski, doczepię z boku magazyn na belki, ona będzie sobie pobierała. W sumie fajne rozwiązanie. Trochę mi się to... rozjeżdża z moją imersją, która zawsze jest u mnie na wysokim poziomie, no ale z drugiej strony, no teraz też piła sama tnie, nie, jakby. Więc też trochę słabo, jeśli chodzi o imersję, natomiast... No już nie będę tego przerabiał tego tartaku. Może gdzieś w następnym sezonie albo coś. Zobaczymy, gra się rozwija, więc przypuszczam, że... będziemy grali sobie w tą grę troszeczkę więcej. Dlatego, że też przyjęliście ją dość dobrze. Według mnie już jest naprawdę... Grywalna to jest za słabe słowo, już naprawdę jest całkiem niezła. No a jeszcze wszystko przed nią, nie? Wszystko przed nią.
Uzupełniamy, budujemy i będzie elegancko. Teraz mamy duże drzewa. Cyk, cyk, cyk. Oczywiście odkrywam sobie tą grę powoli, bo można by było od razu poczytać wszystkie książki, wszystkie rzeczy, które tu w grze są dostępne i wiedzieć dużo więcej niż ja wiem w tej chwili. I pewnie niektórzy z was się dziwią, że tego nie robię. No ale taki już jest. Natomiast zaraz pewnie przyjrzymy. Znaczy nie wiem, czy dzisiaj, czy w następnym odcinku. Ale przyjrzymy, co jeszcze możemy zrobić, bo udało mi się ogarnąć w końcu te gwoździe, więc podstawowe już kuźnie, stoły mamy. Więc trzeba zerknąć, co tam dalej, nie? W planie. W związku z tym, no trzeba będzie coś poczytać. Trzeba będzie poczytać. Deseczki przełożymy. Tak, pojedzony. Świnia, słyszycie? To się rąbie szybciutko. Wele łapiemy w locie. Taka fachura w karczowaniu. Cyk, 2 na 3 uzupełnione. 3 takie logi to wystarczy, tylko myślę, że będę się starał utrzymać je jakoś w zapasie, gdyby, wiecie, nagle była potrzeba na coś pilnie. Myślę, że warto mieć, nie? Tam jeszcze przecież nie pozbierałem. Przez przypadek mi się tutaj, drodzy moi mili, nakryło system obronny zrobić. I ten mały schodek, który mi absolutnie w niczym nie przeszkadza, się okazuje, że przeciwnikom przeszkadza. Więc mamy mikro zabezpieczenie. Mało tego, że mnie nie przeszkadza. Ja nie muszę tam w ogóle nawet skakać, nie? O. Mamy dechy. Pewnie powinienem od razu je w budowę wrzucić, ale dobra, na razie to. Na razie się zajmujemy cięciem. Pierwszy nalot mieliśmy. Część uciekła. Jednego załatwiliśmy. Tak, i tu jeszcze była bela jedna. Dają. Cyk. Tak, to się szybko uzupełnia, jak jest drewno pod ręką. No i tu już jest full, będziemy sobie robili tak. No właściwie nie, będziemy sobie robili tak. No tak będziemy robili. My tam potrzebujemy bele. Bele, bele. Bele, bele. Więc jedna tu. Ja. Otóż tu. Jak pięknie pasuje. Jak pięknie pasuje. Może nawet na żaby nie musimy dzisiaj w ogóle polować. O, skończyłem się.
Będziemy mieli balkonik. Zaraz po balkoniku bierzemy się za grządki. A raczej donice. Tylko chyba będę musiał jakieś żelazo pewnie topić, no. Właściwie powinienem to robić, nie wiem dlaczego piec nie chodzi. Dlaczego piec nie chodzi, no? Halo, piec. Piec chodzi. Ja po prostu się zapomniałem. Cyk, cyk. 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 Ja się zapomniałem. A ja mam jakieś piórka? A, kurę obrobiłem faktycznie. Faktycznie kurę obrobiłem. Ile to jeszcze? 20 minut, muszę pamiętać. Dobra, żaba. Ja będę kurę smażył, więc... Mam cię. I tym sposobem mamy balustradkę. To teraz zróbmy to tak. Mamy cztery rodzaje nasion, więc zrobię sobie cztery donice. I tylko gdzie one były? Czekajcie. Sable, foody. Niech będą tu, może kiedyś je przeniesiemy, ale... Na razie tu. I teraz tak, potrzebujemy tu planki i gwoździ niestety. To co, bierzemy plankusia. O, picie, faktycznie. Trzeba sobie drinknąć i idziemy. Co ja widzę? Oj, żaba. Czwarta, na razie więcej nie polujemy. Bierzemy, będzie na potem. Ale żab tu jest sporo, dobre miejsce. Z głodu nie padniemy, zawsze na tych żabach będzie można ogarnąć temat. Dobra, na razie belki rzucam. Pewno nam są potrzebne, ale to będziemy wnosić potem. I do kuźni, hop. Dwa kamyczki bierzemy. O kurczę. Za szybko jest. Wygląda na to, że może dzisiaj zrobimy to do nicy nawet. Nie wiem, czy jakieś gwoździe mam. Może nie. Wiem, że tu leżą, ale... Wie, tam leżą. Nie będę robił kursu podwójnego, za chwilę zetnę duże drzewo, to zgarniemy.
Ale tak to się zbiera, kurczę. Tak to się zbiera. Och, jestem za szybko. Teraz myślę, że już mogę. Tak. Oczki. Ciśniemy. O, nie patrzyłem, jak tam sopałem. A następnym razem trzeba zobaczyć. Bo może już nie ma. Najlepszy sposób na uzyskanie staminy jest rąbać. To jest bardzo dziwne jest w tej grze, ale tak jest. Kończy mi się stamina, biorę siekierę, zaczynam rąbać drzewo i stamina odzyskana, nie? No jak nie jedzie, to do góry. O, siekierę złamałem. Trzeba wziąć nową. A, Sekirole, mamy to. Dzień dobry, poproszę nowo. A, nie, nie Kilof. Sekirunie. Ostatnio Sekirunia już. Trzeba było je ogarnąć. O, to jest niezniszczalny ten drzewo. Ależ narąbiemy. Ależ tego narąbiemy. Dobra. Chyba mam dechę. No właśnie, to w ogóle mam dużo rzeczy. Muszę się odciążyć już. Dobra, standardowo porą sobie będziemy palić. No dobra, sztobunie, cyk, cyk. Jedna decha się gdzieś się potem zużyje. Mamy godzinkę? 12:30 dopiero. O, jak pięknie, o, jak idzie dzisiaj. No, powiem wam. Jak burza. Powiem wam, jak burza. A propos burzy, chyba się zbiera. Się chmurzy. Jakieś gwoździe, czy wszystkie zużyłem? Zużyłem, aha. Czyli niestety potrzebujemy trzech sztabek, a się robią dwie. Ale spoko, mamy żelazo na trzecią. Na luz. No, powinny być dzisiaj donice. Ogarnięte.
Pada deszcz, by mi je nawodnił, no trudno. A może, może już piec? O, a czemuś zgasł? A bo deszcz pada. No. To może być powód. Wciąż nie mamy dachu. Potrzebujemy dachu. To może nie być do nic jednak. Nie wiem, czy przerwę na obiad nie trzeba zrobić, bo mi się popsuje mięcho. Ohoho, już mam wszędzie pełno. Jeden ogórek miam miam, a w sumie nie. W sumie oba ogórki miam miam. Mięso miam miam. Świeże się piecze. Wodę drinkuś drinkuś. Jeszcze ociupinkę wody mamy, dobra. To wieczorem sobie ugotujemy świeżą. Co, idziemy rąbać, no. W sumie mógłbym... A mi tu brakuje? Planki, łudy, wszystko. Dobra, czyli mogę tu nosić. Poładujemy się. Wybieramy łudy. Też w sumie nad kuźnią powinienem najpierw, nie? No ale jak już zacząłem tu budować, to... To będzie szybko. Aha. A nie, to nie jest kwestia przeciążenia. Z belkami się nie skacze. To jak ja te belki mam tam zatransportować? Kurde. Jakąś podejście zrobić. Trochę dziwne. Wrzuca. No nie wrzucę tu. Planki wrzucę. Tu już są wrzucone, tu już są wrzucone. No muszę tam jakoś 6 belek wsadzić. Sześć planków jeszcze tylko potrzebuję tu. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Idealnie. Idealnie. Tak, jeszcze tu gliny potrzebuję, ale...
tu też. Tu. Tu mam. No dobra, trzeba jeszcze ryboskały ogarnąć. Żaba chyba cię... A propos żab, przecież ja tu gotuję obiad. Dobra, niech się smaży. I teraz tak. Te bym dał tu. Aha. Te trzeba jeść, no. Stary kurczak, kurczak akurat jeszcze nie jest najgorszy. Te trzeba zabrać. To jest pierwsza kolejność żarcia. No, mięsa mamy. Mięsa mamy. Dobra, przestało opadać, więc kontynuujemy przepalanko. Wytniemy jeszcze te trzy małe drzewa tu i poszukamy ryboskał. Szukamy ryboską, bo potrzebujemy ich trochę. I następny etap w takim razie dach nad kuźnią. Bo piętrowej nie będziemy robić, nie? Mi została jedna. Co? O, nie jedna. Dwie. Te też się przyda. Opał. Mhm, tylko że opału też nie zabierzemy. Proszę. Sztabka, sztabka. Potrzebujemy jeszcze jedną sztabkę. Czekajcie, bo tu jakieś głupoty robię. No halo, wyłaź to. Tak. I co? No i kamyk. Dwie sztabki już na gwoździe. Tak. I gwoździe już tu. Tak jest. Jeszcze ta jedna sztabka, tak jak mówiłem. Tu robimy tak. No to wcinamy jeszcze jedno w takim razie. Że jakaś kukurydza tam rośnie, ale chyba nie.
Dobra, na razie drzewa wystarczy. Teraz zajmiemy się ryboskałami. No, że nie ma wózka na... Ej, wózek na kamienie, no nie ma. Patyczki prawie full. Dobra, go po ryboskały, tylko... Będzie potrzebny drugi kilof. Da, tu w ogóle nie ma skał. W ogóle, a tu drewno jeszcze leży. Może tu w takim... Co to jest? A jednak! Kurczę, i to nie jedno. A potrzebujemy ryboskały. Tu już w ogóle też nie ma skał. Nie jest ryboskała. To jest ryboskała. Też nie. No i teraz będę miał problem z gliną. Kurczę, tu nie ma. Na tych mali uważać. Kura. Oś kurde. Rachszanić kurę. Ryboskałę. A! Jest jedna. Ja tu wtopiła. Dobra, jest całe 10. Sporo kamieni, ale jakaś ryboskała jest. No nie ma. Kolejna dynia. Kurczę, przyniósłbym sobie w całością. Ho, tak myślałem, że trzeba wziąć nowy kilo.
Dobra, harwestujmy. Próbuję ryboskały. No i dobra, no chyba już następny nie mam co szukać, bo przeciążony jestem. Żebym tak naprawdę wyrzucił. Ile to waży? Piątkę. Mam na piątkę miejsca? Mam, pięknie. To jeszcze jedno mogę znaleźć. O, tutaj, na nadbrzeżu i ja widzę ją. O, jeszcze melon. Ale to nie wiem, czy dam radę go zabrać. No nice, cztery paczki znalezione. Aha, bym musiał mieć miejsca na niego, ale... Tak, tylko że jeszcze jestem przeciążony. Pora do widzenia. Dobra wyprawa. Już na tamtym wybrzeżu nie ma ryboskał. Trzeba będzie po tej stronie poszukać. I też kurczę zero kamieni. Pijmy się. Pusta flaszka. Żeby nie być pustym, robimy tak. A dwie, trudno. I cioch, i cioch. I co tu słychać? Dobry. Tu elegancko słychać. Cyk i cyk. Cyk i cyk. Teraz tak, glinę. Idziemy tu wrzucić. Cyk. Cyk. Tu brakuje jeszcze tylko trzech logów. No i kurczę to, nie? Ej, jednej ryboskały nam brakuje jeszcze. Żeby zamknąć sufit. No co, idziemy, tylko trzeba tu... zrobić tak. Trzeba zrobić na razie tak. I gwoździe od razu tu. Pięknie. I będziemy robili testy wieczorkiem. Znaczy posadzimy. I piecyk obsłużyć. I idziemy jeszcze po ryboskałę. Tak. W takim razie tak. Ja mieć przy sobie. Idziemy po ryboskałę. Mam godzinkę? No właśnie. Może jeszcze zdążymy jakieś ogarnąć. Ale dzień myślę udany. Też były kiedyś ryboskały. Ale czy ja wszystkich nie zabrałem?
Nie, jedna jest. O, jest i druga. Są dwie pełne paczki. Weź jeszcze. Misurin. A to ja miałem szczęście. Ja tam biegałem niedawno. Ura. Nie widziałeś się boskał? Jest trochę kamulców, ale to ryboskały. A nie wiem, czy ryboskały w ogóle... Czy skały odrastają? Może nie. Co byłoby logiczne. Ale w opcjach jest w ogóle też... W opcjach też jest w ogóle ustawienie, żeby drzewa też nie odrastały, nie? Jeżeli ktoś chce na przykład, to szanuję za takie opcje. Gra się wtedy realnie, nie? No trudno, żeby drzewo ci odrosło za twojego życia, nie? Proszę, jeszcze jedna. No trochę tu. Kołnik jest. No i tyle. Więcej nie dźwigniemy i tak. Ale to już nam wystarczy na jakiś kawałek dachu nad kuźnią. A, tylko że przeciążyłem się. A, jesteśmy po jedzeniu. O, wystarczyło. Idealolo. Teraz tak, wróćmy, żeby nie trafić na Misurina. Tam był, nie? Co gorsza, szedł w moją stronę. O, jest, widzę go. No i wciąż tam idzie. A to menda. No może nie będę teraz biegał. A to menda. Mogę mieć następny dzień nieco trudniejszy. Zatem nie bardzo go chcę killać, bo tego nie obrobię, nie? I się żabą przeciążyłem. No dobra, jesteśmy już w domu. W sumie to już chyba zamykam drzwi. O, raczej już nie będę ciął drzew, bo misiek jest. Że tyle drzew na dzisiaj mi musi wystarczyć. Teraz robimy inne rzeczy. Tak jest już późno. Robimy tak. Później trzeba zaplanować. A jak te drzewa tam wrzucić, nie wiem. Bele. Na skrzynce albo na bali. Bo tam niewiele mi brakuje, no słownie. Cipek. Na bale na przykład jak wejdę, to jestem wyżej, czy nie wchodzi mi na bale? Chodzi mi. Może taki kawałeczek, jak sobie tam bale postawię. Zaplanujmy tu w takim razie dach. Rufsy. Taki dach. Czy tu by musiał być taki? Kurde, mogę mieć problem z zamknięciem tego dachu. No dobrze, coś wykombinujemy. Tu musi być taki prosty dach. Taki.
Dokładnie tak. Wybudujemy te dwa kawałki, wtedy może będzie się tamte dało ogarnąć, nie? Miśka słyszę. Miśka słyszę, czy to oznacza, że on się wkurzył? Aha, jest po mojej stronie. Dzięki, misiek. Czyli mamy misiek numer 2. Teraz tak, tu nam brakuje. Tak, ale logów. Tu nam brakowało, nie? O. O, tu jeszcze planków brakuje. Planki jeszcze jednak potrzebuję. No i te 6 logów tu. 4 plankusie. Raz, dwa, trzy, cztery. No i dobra, to chyba skrzynkę sobie jakąś. O moment. Czy ja na skrzynkę? To, myślę, że skrzynka może mi. Skrzynka może mi pomóc. W takim razie testing zrobimy tu. Idę po. Aha! Tylko ja na skrzynkę nie wejdę. Tu też trzeba wskoczyć. Skrzynka mi nie pomoże. Ale na balę wchodzi się bez skakania. Dobra, bala, chodź. Bala z wodą. Ciemnia się. Dobra, mogę tu wrzucić jeszcze. Będę miał 6. Genius. Tylko że bala mi się opróżniła. Nie bardzo rozumiem dlaczego. Chyba źle stanąłem i wylałem. Nice. I tu jeszcze. A. To jednak mam za mało. Raz, dwa. No nic. Trzeba ukraść jedną. Ależ piknie. Teraz tu oświetlonko i będziemy się urządzać. Dobra, bala z powrotem. Lepiej, żeby deszcz padał, nie? Nie mam wody. A ja miałem wodę gotować. To jestem w dupencji. Musiałbym pobiec do... Ej, muszę pobiec do jeziora. No, pusto. Jeszcze arbuza możemy zjeść. Możemy zjeść dynię. Powinniśmy zaraz, bo ona szybko zgnie. Kitramy sobie ze dwa takie. No nie mam miejsca, no nie mam miejsca. Dobra, teraz tak. W sumie tak, z każdego nasionka po jeden. Mam nasionek dużo, więc jak mi zgniją, to trudno się mówi. Niewiele widzę. Ale tak, dyna. Dodaj wody, ale jest pasek pełny, zdaje się, bo to była ta stara. Watermelon, chociaż nie. Nie wiem, czy padało już po wybudowaniu. Nie, ale to trzeba przetestować, czy deszcz będzie mi to podlewał, nie? Powinno. A nie, jest pełno.
Oddasz mi to podlą. No, bo teraz używają wody. Dobrze. Dobrze, to niech sobie rosną te cztery. Zobaczymy, jak to działa. Posadziłem po jednym tym. Zobaczymy, czy po pierwsze wyrosną. Koniec dnia 14 posadziliśmy. Zobaczymy, jak długo będą rosły. No i jakie będą plony. A teraz tak. To jeszcze możemy pobudować. Czyli jednak... Jednak muszę ukraść tu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. No, wróćmy tak. Chcę ten dach tu chociaż zaplanować. Tak. A nie mam planków już. Raz, dwa, trzy, cztery plankusie. Tak, więcej nie kradniemy na razie. O, bo chciałem tylko tu ten dach. I mam akurat dwa. Byłoby git, gdyby dach się zaczepił. Czyli tu, ale się nie zaczepi, bo zaczepi się. Dobrze, i jeszcze narożnikowy pięknie bym chciał. O, no pięknie, dziękuję. O taką kuźnię my walczyli. I glinę już mogę tu. W sumie to korci mnie ukraść znowu, nie? No, no kradniemy. Mówiłem, że nie będę kradnąć, ale złodzieje są wśród nas. Piec jest tak, że nie wiem, czy tutaj nie będę potrzebował jeszcze dachu. Aha, tylko że mam ten sam problem teraz, że... Dobra, udało mi się. Mała drobinka mi się przydała, żeby dach budować. Ale spoko. W sumie mógłbym zaplanować dach dalej. Na pewno... Tak. Jeszcze nie wiem. Nie wiem właściwie. Tu na pewno jeszcze płaski. To na pewno. A tu przód jeszcze nie wiem, bo nie wiem, czy nie wypuszczę tego dachu o jeden do przodu w tą stronę. Myślę, że tak i no, będzie tak, dobra. O, o, to, to. To na pewno tak. Tak. I tu musimy w takim razie wybudować to. I musimy wybudować to. O. Tu teraz nie zaczepię później. Ale tu mogę jeszcze dachy zaplanować. I oczywiście znowu jest północ, nie? Tu się zaczepia tak, że teoretycznie o nic. Tu nie mogę. Trzeba dobrze trafić. A płaski się nie da. O, da się jednak. Jakoś dziwnie przystakowałem, ale dobra. Da się, no to trochę ryboska potrzebujemy teraz, żeby to sobie zrobić. To zlikwidujemy wtedy oczywiście. No i będzie daszek.
O, elegancko. Tu sobie... Ej, ale wody już mnóstwo zużyły. Ciekawe, czy mi padną. Ej, no przecież parę godzin zużyły połowę wody. Ja się położę spać, rano są suche. Która jest godzina? Właśnie, a propos położenia się spać. Pada. Udało nam się. Jest full. Pięknie. Deszczyk, dziękuję. W takim razie jeszcze tylko kontrola, co my tu potrzebujemy. Tu jest dach już cały pięknie ogarnięty. Tu jeszcze nie mamy czego. Trzy woodlogi. To chyba ukradniemy jeszcze. Złodzieje normalnie, powiem wam. Całe bele znowu ukradzione. Nie będzie mi to padało na głowę. Tu mamy balkonik obserwacyjny. Można mi siura wypatrywać. Może sobie poszedł. On tak jakoś tak obserwuje, patroluje swój teren, nie wiem. Ale może poszedł. Tu trzeba dorsy wstawić przecież. Nie wiem, w którą stronę otwierane, ale... Może w tą. Osiem planków. Nie pójdę spać dzisiaj. No i dobrze. Teraz tu potrzebuję oświetlenia. Jedynym oświetleniem, którego znam, są niestety te kurde dynie durne. O, musimy to poprzeglądać wszystko. No, jedyne oświetlenie to jest takie coś, bo to nie mam koperka. I olej rybowy. Więc na razie. Ej, ale to? Iron fragmenty 5. Trzeba się drzwi otworzyć, jak się planuje, ok. My to tu zrobimy. Gdyż, ponieważ, iż... Gdyż, ponieważ, iż... No nie wiem, ze 3 na razie. Plant fibery to jest żaden problem. Iron fragmenty. No żaden problem. Na pewno będę potrzebował jeszcze gwoździe, więc sobie zróbmy. No i dobra, zrobimy to. To może będzie dawało więcej światła niż te dyniówki. Dobra, spać, spać. Spać, bo jestem już padnięty całkiem. Wodę sobie ugotujemy rano. Chociaż kurczę. Nie mogę rano, bo iść mi się chce. Ej, czemu nie nabrałem? Ej, no... Zasłania mi dach, który nie istnieje? Czy mnie zasłaniał dach, który nie istnieje?
To znaczy, że jeżeli ja sobie zaplonuję dach nad kuźnią, to już mogę przepalać, tak? Bo jest dach? Ciekawe, nie? Aż idę to sprawdzić. Bo tu mi się woda będzie gotowała, ale będę padnięty jutro. Rozumiem, że teraz mogę sobie rozpalić w piecu. Nie. Ale tu mnie przeszkadzało. Ale że jak? Czy to już wyrosło? No chyba nie. No nie mogę nic zebrać, ani ten, to chyba jeszcze nie. Ej, ale to jakoś szybko rośnie. Dobra. Gotowana woda jest, bo chcę się położyć spać. Yeah. Nie mogę się położyć spać, dopóki nie zeżrę dyń, bo one mi zgniją. No i to taka robota. Były sobie dynie. Dobrze, że to zauważyłem. Trzecia w nocy. To będę spał do 10. Ten odcinek jest dłuższy, następny będzie pewnie krótszy. Spać. Chodź, drodzy moi mili. Dzięki za dzień 15. Widzimy się w następnym odcinku. Czekam oczywiście na komentarze. Trzymajcie się, cześć.